Ulubione ciasto Amerykanów. No, jak słyszę takie hasło, to od razu na myśl przychodzi mi brownie, ale to nie będzie takie klasyczne brownie. Dzisiaj zrobimy fajną wariację na temat brownie. Ciasto brownie posłuży nam jako spód do naprawdę bardzo fajnego deserowego ciasta. Zaczniemy od przygotowania spodu właśnie z ciasta brownie. Do garnka dam masło. Na bardzo wolnym ogniu masło będzie się nam roztapiało. Masło już się ładnie topi. Dam czekoladę. Zobaczcie, jak się ładnie rozpuszcza. Piękny brązowy kolor. Do miksera wleję jajka. Dodam cukier trzcinowy. Jajka z cukrem włączam do ubijania, ale nie ubijam na bardzo szybkich obrotach. Nie napowietrzamy tego bardzo mocno. Około minuty myślę, że będzie w zupełności wystarczające. Myślę, że mogę już stopniowo dodawać czekoladę. Do masy czekoladowej już dodam tylko przesianą mąkę. Delikatnie wymieszam. I całość wylewam do foremki, którą przygotowałem wcześniej, wysmarowałem masłem i delikatnie opruszyłem mąką. Tak przygotowane ciasto wstawiam do piekarnika 165 stopni, 30-35 minut. W kuchni jest tak czekoladowy zapach, że myślę, że brownie już jest upieczone. Troszeczkę urosło, ale ono opadnie. Teraz pozostało mi tylko czekać, aż brownie wystygnie i będziemy mogli zacząć ubijać śmietankę i robić kolejną warstwę, ale w międzyczasie wyfiletuję i grejpfruta, i pomarańcze. Owoce oczywiście wcześniej umyłem. Przy filetowaniu grejpfrutów jest bardzo ważne, nawet ważniejsze niż przy pomarańczach, żeby te błonki wszystkie ściąć, żeby nie dostały się do ciasta, bo to właśnie w tych błonkach jest najwięcej goryczy. Z pozostałej części grejpfruta wycisnę sok. Dokładnie to samo będę robił z pomarańczami. Zostało nam też trochę soku, żebyśmy go nie zmarnowali. Zamiast używać wody, namoczę właśnie w soku żelatynę. Teraz ubiję śmietankę. Musi być śmietanka dobrze schłodzona. Dodam cukier puder. I na początku na wolniejszych obrotach, później je zwiększę, ubijemy śmietankę. Śmietanka już ubita. Żelatyna jest naprawdę bardzo dobrze rozpuszczona, tak że mogę połączyć ją z odrobiną śmietany. I teraz już będzie mi zdecydowanie łatwiej połączyć z całą ubitą śmietanką. Masa już pięknie połączona. Dodam nasze filety. Staram się nie dawać więcej soku. Delikatnie wymieszam i wszystko ląduje w formie. Robię takie nieregularne ciapki. Będzie to wykończenie naszego ciasta. I ciasto już prawie gotowe. Wstawiam do lodówki. 1,5-2 godzinki. I możemy jeść. Zobaczymy, czy nasze ciasto jest już gotowe. Wygląda na to, że tak, jest stabilne. Delikatnie nożykiem wykroję. Wykorzystamy takie najprostsze dekoracje owocowe.
brownie w połączeniu z bitą śmietaną i cytrusami naprawdę bardzo, bardzo dobrze smakuje. Wypróbujcie to na pewno, a ja Wam życzę smacznego.